Mobile School to projekt, który realizujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Belgowie przyjechali do nas 14 lipca, przeszkoliliśmy prawie 30 wolontariuszy, do tej chwili pracuje ich 15. Pracujemy pod 5 blokami socjalnymi na terenie Nowej Huty. Ten akurat znajduje się na terenie gminy Lubożyca-Kocmyrzów, ale jest z wielu powodów specjalny. Tutaj nie ma ogrzewania, nie ma normalnego sanitariatu i wydawało nam się, że te dzieci trzeba zaopiekować. Teraz myślimy, co robić z nimi w zimie. Co? Dobra, idziemy do wózka, chodź. Nie rysuj tak, jak są. No, tym razem inne. Jest Diana napisane. A pani mi zrobi? A zaraz. Zmyje się to? Myje się. Myje się. Zrobi pan mi też coś na ręce? Zobaczyłem, że te dzieci dużo więcej mają radości w sobie, kiedy nas widzą, dużo bardziej się cieszą i więcej entuzjazmu mają. To naprawdę ma sens i dzieciom pomaga i przynosi radość i coś można zrobić dla Nowej Huty. No i zostaliśmy w projekcie i w tym momencie jesteśmy tam już ponad 2 miesiące. To jest wspaniałe miejsce, ponieważ za każdym razem wracam cała brudna, cała zmęczona, ale po prostu zadowolona z siłą na następny tydzień. Na zajęciach organizujemy zabawy dla dzieci, gdzie rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie czas. Są to zabawy i kreatywne, i zabawy aktywne związane z ruchem. Pojawiają się też elementy muzyczne. Naszą ideą jest tworzenie zabaw, które bardzo wszechstronnie rozwijają dzieci. Dziś na przykład mieliśmy dzień poświęcony lwom, robiliśmy maski. To, co zrobimy z dzieckiem w pierwszych 6 latach życia, jest gwarancją tego, jak dziecko potem będzie sobie radziło, funkcjonowało w szkole, czy będzie z łatwością nawiązywało kontakty społeczne, czy będzie podchodzić kreatywnie do zdobywanej wiedzy, będzie żądne zdobywania wiedzy. W imieniu Akademii swoim serdecznie zapraszam Was do przyjścia na pierwsze próbne zajęcia do Akademii, tak żebyście mogli na własnej skórze przekonać się, jak można miło spędzić czas z dzieckiem w atmosferze tworzenia kreatywnych, ciekawych projektów, w atmosferze zabawy i uśmiechu. Bardzo się cieszymy, że będziecie brać udział w projekcie Nowa Huta Rewitalizacja Społeczna poprzez sztukę. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj tutaj się dobrze bawić i powstaną piękne prace. Zapraszam serdecznie do udziału w warsztatach. Chciałabym, żebyście spróbowali w tej glinie pokazać, jak wygląda Wasza złość. Jak mogłaby wyglądać Wasza złość? Fundacja Wyspart realizuje projekt edukacyjny Nowa Huta Rewitalizacja Społeczna poprzez sztukę od września do grudnia tego roku. Jest to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy młodzież gimnazjalną z Nowej Huty na zajęcia plastyczne, warsztaty artystyczne, gdzie będą mogli zrealizować swoje pomysły w technice rzeźby. Będzie możliwość malowania na dużych płótnach, a także instalacje z papieru, drewna i drutów.